Adwokat, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Temat Dnia w TVMN. I tradycyjnie na początku, zanim przedstawię mojego i Państwa gościa, zwracam się do Was z serdeczną prośbą. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, cenicie sobie wolne, niezależne i przede wszystkim polskie media, to cóż mogę więcej powiedzieć? Tutaj jest numer konta, możecie nas wspierać. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Adam Gwiazda. Tweety z nadsekwany, witam Pana bardzo serdecznie. Witam Pana, witam widzów i słuchaczy. Oraz pan Marcin Paladek, który na co dzień zajmuje się sondażami, ale w ostatnim czasie uruchomił swój pierwszy kanał na YouTubie. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panowie, a dzisiaj porozmawiamy o, można powiedzieć, politycznym trzęsieniu ziemi we Francji. Mamy już oficjalne wyniki drugiej tury wyborów parlamentarnych i mamy jasność. Ta lewicowa koalicja, w której wchodzą lewicowcy, komuniści, zieloni, skrajna lewica, umiarkowana lewica, wygrała wybory. Zdobyła 182 mandaty. Na drugim miejscu jest obóz polityczny Emmanuela Macrona, który zdobył 168 mandatów. Zjednoczenie Narodowe, które wygrało pierwszą turę wyborów, otrzymało 143 miejsca w parlamencie. Moje pierwsze pytanie skieruję do pana Marcina. Panie Marcinie, jak to się stało, że ugrupowanie prawicowe Marine Le Pen wygrywa pierwszą turę, a w drugiej jest ostatnie? Z czego to wynika? Bardzo proszę. Wynika z dwóch elementów. Po pierwsze, ordynacji wyborczej francuskiej. Przypomnę, że to jest ordynacja większościowa z dwiema turami głosowania. A po drugie, co chyba najistotniejsze, bo pokazuje, jak prognozy po pierwszej turze przełożyły się na to, co ostatecznie będzie w parlamencie francuskim, czyli tak zwany pakt republikański, który zadziałał po raz kolejny, choć pewnie nie z taką mocą, jak to miało miejsce jeszcze 3, 5, 10 czy 20 lat temu. Czyli definiując takie bardzo szerokie porozumienie od centroprawicy, tej umiarkowanej, czyli republikanów, postgolistów, po absolutną skrajną lewicę, dzięki porozumieniu głównie na linii partii prezydenta Macrona i tego bloku lewicowego, udało się wycofać w kilkuset okręgach kandydatów, tak żeby nie dublowały się głosy tego paktu republikańskiego, co ostatecznie przyczyniło się do tego, że w wielu okręgach, gdzie faworytami między pierwszą a drugą turą na starcie byli kandydaci Ruchu Narodowego Marine Le Pen, ostatecznie to oni przegrali w większości tych okręgów wyborczych, stąd reprezentacja Ruchu Narodowego skromniejsza niż to wynikało po pierwszej turze głosowania i stąd aż tak dobry wynik lewicy i przede wszystkim dobry wynik w stosunku do prognoz po pierwszej turze bloku prezydenckiego. Jednak to, co bardzo mnie zastanawia i pamiętam doskonale, jak tydzień temu rozmawiałem między innymi z panem redaktorem Adamem Gwiazdą na temat właśnie wspomnianej francuskiej lewicy. Tam padło takie stwierdzenie, że oni wszyscy jakby mogli, skoczyliby sobie do gardeł i to mówię to całkowicie poważnie, łącznie z użyciem przysłowiowego noża, ale w tych wyborach udało im się dojść jakoś do porozumienia. Tylko pytanie, na jak długo, panie Adamie? Ta koalicja lewicy w ogóle jest bardzo dziwne, że ona powstała i to powstała tak szybko. Są takie teorie troszeczkę, nazwijmy to spiskowe, że po prostu oni byli uprzedzeni o tym, że rozwiązanie parlamentu nastąpi, w związku z czym ich koalicja, ich program wyborczy pojawił się właściwie praktycznie w 24 godziny po zapowiedzeniu rozwiązania parlamentu i nowych wyborach. Więc co ich łączy? Łączy ich jedno, łączy ich interes, zimna kalkulacja. Każdy z tych ugrupowań osobno miałoby niesamowite trudności, żeby po prostu wejść do drugiej tury wyborów, czyli ubiegać się o mandat. Pojawiłoby się w każdym okręgu po kilku kandydatów lewicowych. Socjaliści, komuniści mają swoje terytoria, na których są silni, często mają jakieś tam lokalne powiązania i więc ich po prostu w ich interesie było to, żeby się ze sobą dogadać i żeby po prostu nie dublować kandydatur, żeby wszystkie głosy całej lewicy po prostu przerzuciły się, poszły tylko na jednego kandydata. To doprowadziło do takich sojuszy troszeczkę egzotycznych, że ludzie z lewicy takiej kawiorowej, burżuazyjnej,
bardzo umiarkowanej głosowali na bolszewików z nożem w zębach. Bardzo mały, króciutki przykład. W Awinionie, w takim okręgu powiedzmy biorącym dla lewicy, wystawiono młodego chłopaka, który się nazywa Raphaël Arnaud i który jest liderem francuskiej Antify. To jest facet wielokrotnie karany za przemoc, za stosowanie przemocy, czego się zresztą nie wstydzi, który jest też śledzony przez służby, ma tak zwaną kategorię S, czyli jest to uważany za niebezpieczny, za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. I wtedy lokalna lewica socjalistyczna poprosiła po prostu, żeby no, tą kandydaturę przemyślano, wycofano. Mélenchon, który jest jednym z takich liderów właśnie tej twardej lewicy, powiedział, że nie ma mowy. W związku z czym głosy umiarkowanej lewicy poszły na no, takiego naprawdę faceta, jeśli nie z nożem w zębach, to przynajmniej z kastetem na palcach. I ten właśnie fenomen i po prostu zjednoczenia głosów we własnym po prostu w interesie lewicy doprowadził, jest też jednym z czynników tego sukcesu w pierwszej i w drugiej turze wyborów. Jednak to, co mnie bardzo zastanawia, to żeby jakakolwiek partia we Francji mogła rządzić samodzielnie, potrzebuje 289 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym i żadna partia, która startowała do tych wyborów, do tej drugiej tury, nie osiągnęła tego wyniku. Więc panie Marcinie, pytanie do pana. Jak pan widzi przyszłe koalicje? Nim odpowiem na to pytanie, to przyznam, że z rozbawieniem czytałem wczoraj w około północy te głosy zadowolenia, satysfakcji w Polsce z wyniku wyborów we Francji, bo pisali to kompletni dyletanci polityczni, przy czym sprawujący bardzo ważne funkcje w państwie nad Wisłą, dlatego że te wyniki pokazują totalne rozbicie, rozczłonkowanie, segmentację sceny politycznej we Francji. Na dobrą sprawę, wyłączając republikanów, którzy będą mieli 60 mandatów z tą zdywersyfikowaną prawicą, mamy trzy bloki, które się bardzo od siebie różnią. Jak tutaj Adam zechciał wspomnieć, w samej lewicy są bardzo istotne różnice, ale przecież co może łączyć liberałów, makronistów na przykład z Mélenchonem? A żeby mówić o stworzeniu jakiejś większościowej koalicji, no to plan Macrona wydaje się chyba oczywisty. Znaczy on chce się pozycjonować jako polityk środka, umiarkowania i centrum i będzie chciał do czego doprowadzić? Rozbić blok lewicowy, wyciągnąć z niego socjalistów, wyciągnąć z niego ekologów, być może nawet sięgnąć do komunistów, to mu absolutnie nie przeszkadza, tak jak Salonowi francuskiemu, bo zwracam uwagę, że przecież w Europie obowiązuje poprawność polityczna tylko w jedną stronę, znaczy skrajna nie jest Mélenchon dla wielu, skrajna nie jest Antifa, no za to skrajny jest Ruch Narodowy i wszystko to, co mieści się na prawo od Europejskiej Partii Ludowej. Ta choroba także dotyka Francję, więc tutaj spodziewam się, że na lewo Macron będzie chciał sięgnąć nawet po komunistów, próbując izolować Mélenchona i będzie chciał oczywiście też dokomponować, bo arytmetyka do tego go zmusza, republikanów, czyli ten ruch postgolistowski i w ten sposób może uda się gdzieś osiągnąć te 300 kilka mandatów, tylko pytanie jest zasadnicze. Co oprócz wskazania przeciwko Le Pen będzie spajało tę wieloczłonową koalicję wyborczą, bo z punktu widzenia no, takich podstawowych rzeczy jak program, no to tak jak mówię, no próba znalezienia czegoś wspólnego między prawym skrzydłem republikanów a tą lewą stroną typu komuniści, no przecież jest żadna, więc wygląda na to, że mamy do czynienia, czy będziemy mieli do czynienia, jeśli uda się tę koalicję ponad 289 mandatów bardzo szerokiego centrum powołać, będziemy mieli do czynienia z tym, co mamy w Polsce, czyli próbą powołania czegoś, co jest w naszych warunkach antypisem, a tam będzie antylepenizmem. Tylko jak przyjrzymy się, jeszcze jedno zdanie, sondażom w Polsce, to widzimy, że po 8 miesiącach sprawowania władzy przez rząd Donalda Tuska, on ma już więcej przeciwników niż zwolenników, tak? To tylko pokazuje to, co czeka nas nad Sekwaną, mianowicie, że po kilku miesiącach tego zachłyśnięcia się, że od po raz kolejny udało się położyć tamę przeciwko rządom prawicowym, nacjonalistycznym,
faszystowskim i tak dalej, i tak dalej. No przyjdzie refleksja wielu wyborców i oni zapytają się, no dobrze, ale oprócz tego zablokowania, w jakiej dziedzinie życia we Francji coś się poprawiło? Tych efektów nie będzie i musimy mieć na horyzoncie to, co się wydarzy w kwietniu 27, czyli wybory prezydenckie. I z punktu widzenia Le Pen i Ruchu Narodowego, to, że oni w tej chwili nie biorą odpowiedzialności za władzę we Francji, przy kompromitacji tego szerokiego salonowego centrum, z całą pewnością pozycja Marine Le Pen, ta startowa w wyborach prezydenckich, nie jest wcale taka najgorsza. No to pozwoli pan, że ja podobne pytanie skieruję do pana Adama. Panie Adamie, a pana zdaniem, co może być takim spoiwem, które będzie gwarantowało trwałość tej jakże egzotycznej i czerwonej, tak, chyba tak można użyć tego określenia, koalicji? Czy coś jest? No, jest przede wszystkim specyfika francuska, która mówi, że odwrotnie niż w Polsce, prezydentowi wcale nie jest potrzebna większość parlamentarna do tego, żeby powołać rząd. We Francji rząd powołuje prezydent. W Polsce jest bardzo proste. Mamy wynik wyborów, rozkład mandatów, robimy kalkulacje. Jak mówił klasyk, panowie, liczymy głosy. I wtedy po prostu, jeśli dana koalicja albo dane ugrupowanie ma większość, może powołać rząd, prezydent rząd zatwierdza i tak dalej, i tak dalej. We Francji jest odwrotnie, rząd i ministrów mianuje prezydent. Nie musi wcale mianować, nawet nie musi mianować kogoś po prostu z partii parlamentarnych, może mianować naprawdę kogokolwiek. Parlament nie może z tym nic zrobić, musi czekać dopiero na jakąś okazję, żeby przedstawić wotum nieufności, zazwyczaj jest to uchwalenie budżetu, więc takich scenariuszy dla Francji rysuje się tak naprawdę kilka. Marcin przedstawił ten najbardziej prawdopodobny, najbardziej racjonalny, to znaczy, że prezydent, który jak się okazuje zdobył 160 mandatów, a nie 80, czyli dwa razy więcej niż zapowiadano. Nawiasem mówiąc, to był prezent lewicy dla niego, po prostu te 50% dodatkowych mandatów dostał niejako na tacy dzięki wycofaniu się kandydatów lewicy z drugiej tury. Więc prezydent Macron oparłby się na tych 160 mandatach, które posiada. I teraz wcale nie musi dobijać do 289, żeby stworzyć rząd. Te koalicje mogą wyglądać różnie. Najprawdopodobniejsza, taka właśnie centrowa, polega właśnie na tym, jak mówił Marcin, w centrum Macron zbiera, rozbija blok lewicy, zbiera tą cywilizowaną lewicę, taką właśnie kawiorową, z którą da się rozmawiać, nie tą z nożem w zębach. Z drugiej strony ma do dyspozycji 60 kilka mandatów centroprawicy. Może dobrać jeszcze z jakichś egzotycznych posłów i po prostu to jest właśnie ten rząd najbardziej prawdopodobny, który nie tylko byłby antylepenistowski, ale też miałby jakiś taki republikański, centrowy, bliżej nieokreśloną ideologię właśnie, może proeuropejską, coś w tym stylu. Może coś by się dało na tym sklecić, oczywiście prowadzić prace legislacyjne, wprowadzać ustawy byłoby trudniej, ale to pozwoliłoby to przynajmniej przetrwać do następnych wyborów. Inna możliwość, no to jest matematycznie, to jest koalicja Macrona i Lewicy, oczywiście praktycznie nie do zrobienia, ponieważ oni się nawzajem nienawidzą, zwłaszcza właśnie ta lewa strona Lewicy. No jest też możliwość taka, że Macron te swoje 160 mandatów doliczy do nich centroprawicę, czyli republikanów, i już ma praktycznie prawie że taki wynik, jaki miał obecnie. Pamiętajmy, że do tej pory Macron rządził z 245 posłami, czyli o wiele mniej niż ta zdawałoby się wymagana większość 289. Jest też jeszcze jedna możliwość, bardzo egzotyczna, ale wszystko jest możliwe we Francji, że na przykład Macron powołuje rząd mniejszościowy, techniczny, tylko po to, żeby przetrwać następny rok, ponieważ następny raz może rozwiązać parlament i zorganizować nowe wybory dopiero rok
rok po tym rozwiązaniu, są po prostu prerogatywy prezydenta we Francji, może na przykład dogadać się z Le Pen, że Zjednoczenie Narodowe nie będzie głosować wotum nieufności dla rządu. No i wtedy już mamy koalicję, znaczy no nie koalicję, ale taką powiedzmy umowę na ponad 300 mandatów i rząd mniejszościowy Macrona oparty tylko na jego własnym obozie, na tych 160 mandatach, może spokojnie istnieć i pracować. To też jest możliwość, którą można wziąć pod uwagę. No jest jeszcze kilka takich powiedzmy matematycznie możliwych. Może być po prostu zwykły rząd techniczny, to znaczy powołanie premiera i ministrów spoza świata polityki, tylko to by wymagało dogadania po prostu wszystkich sił politycznych, żeby tego rządu, mówiąc kolokwialnie nie uwalać. A taka okazja do odwołania rządu będzie w styczniu, kiedy uda się albo nie uda się raczej uchwalić budżetu. Więc tych scenariuszy jest kilka. Ten najbardziej prawdopodobny, przychylam się, to jest ten, który został przedstawiony przez Marcina. Blok centrowy z centrolewicą i centroprawicą. No muszę powiedzieć, że panie Adamie przedstawił naprawdę sporo tych scenariuszy, ale nie ukrywam, że ten, który tak najbardziej zapadł mi w tym momencie w pamięci, to jest możliwość kolejnych przyspieszonych wyborów za rok. A pan, panie Marcinie, który panu tak najbardziej zapadł w pamięci, który się panu tak najbardziej, powiem kolokwialnie, spodobał? Jak Adam określił to mianem egzotycznej takiej nieformalnej koalicji, czyli Macrona z takim poparciem ruchu narodowego Le Pen dla przedłużenia niejako egzystencji tego parlamentu, no a potem się zobaczy, bo tak byśmy to określili. Natomiast tak jak mówiłem, najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest szeroka koalicja centrum. Natomiast musimy brać pod uwagę to, że czas biegnie szybko i za, tak jak mówiłem, 6 miesięcy, rok będzie kolejna weryfikacja tego, co się dzieje we Francji przez wyborców i z punktu widzenia tych, którzy mogą na tym najbardziej zyskać, mam na myśli z jednej strony Marine Le Pen, z drugiej strony Jean-Luc'a Mélenchona, to w ich interesie jest to, żeby ta centrowa koalicja się kompromitowała. A dla mnie nie ulega wątpliwości, że żaden z kluczowych problemów we Francji nie zostanie przez tę koalicję załatwiony, czyli będzie rosła frustracja, no co przekłada się już, jak widzimy, na poparcie dla tych formacji stojących bardzo odległych od siebie, czyli z jednej strony, tak jak mówiłem, Marine Le Pen, z drugiej strony formację Mélenchona, bo przecież wszyscy mamy świadomość tego, że tym kolejnym punktem, gdzie będzie potyczka, to są wybory prezydenckie. To jest niespełna 3 lata do nich, więc w tym czasie we Francji może się wydarzyć bardzo wiele. Możemy mieć po drodze rozwiązanie parlamentu i kolejne wybory, tyle tylko, że na tych kolejnych wyborach, tak jak mówiłem, zyskają te dwie formacje na biegunie skrajnym, a problemy będą miały formacje centrowe, no bo przecież obserwujemy proces przepływu wyborców, między innymi tych postgolistowskich w kierunku ruchu narodowego, choćby ruch Erika Ciotiego, czyli przejście części republikanów pod skrzydła Marine Le Pen, próba tworzenia takiego dużego bloku prawicowo-narodowego. To jest przecież początek, ale to nie jest koniec tego procesu. On będzie moim zdaniem postępował, dlatego że jakakolwiek próba wejścia republikanów do tego szerokiego bloku z całą pewnością nie spotka się z akceptacją wszystkich wyborców republikanów. No, wystarczy spojrzeć choćby na to, co pokazywały wczoraj sondaże, jak rozłożyło się poparcie wśród republikanów. To nie jest tak, że oni w jednoznaczny sposób poparli pakt republikański, czyli zagłosowali nawet często na kandydatów skrajnie lewicowych, tylko po to, żeby nie wygrał kandydat czy kandydatka partii Marine Le Pen, bo wielu z nich, to jest około połowy, doszło do wniosku, że mając taką alternatywę w postaci kandydata lewicy i kandydata ruchu narodowego, zagłosowali właśnie na ruch narodowy. Podobny problem może dotyczyć socjalistów czy ekologów, którzy są postrzegani, jak Adam użył takiego trawnego określenia, jako ta lewica kawiorowa, umiarkowana. Oni w sytuacji, w której Mélenchon byłby poza tym układem, byłby w opozycji, będą mieli problemy, dlatego że Mélenchon też z kolei może obawić po tej lewej stronie i mamy do czynienia
o to z taką sytuacją, że im bliżej wyborów prezydenckich w 27 roku, tym większe prawdopodobieństwo, że ta scena polityczna będzie się w ten sposób budowała, że będą bardzo silne te dwa bloki wokół Mélenchona i wokół Le Pen z zanikającym centrum. To będzie miało swoje konsekwencje właśnie na wybory prezydenckie i na to, co się po nich wydarzy we Francji. To pozwoli pan, panie Adamie, że pociągniemy właśnie ten wątek odpływu wyborców albo w kierunku skrajnej prawicy, albo w kierunku skrajnej lewicy. No właśnie, pytanie, czy Francuzi będą zadowoleni najnowszymi, nazwijmy to, tendencjami politycznymi, ale również ich konsekwencjami? I czy rzeczywiście w przyszłości może tej odległej, może tej bliższej ugrupowanie skrajnie prawicowe lub skrajnie lewicowe zdominuje francuską scenę polityczną? Czy raczej ten scenariusz jest mało realny i faktycznie te centrum gdzieś w tej polityce będzie obecne? Bardzo proszę, panie Adamie. No, centrum we Francji jest obecnie praktycznie od zawsze. Mimo tego, że przez okres zimnej wojny i po zimnej wojnie francuska scena polityczna była zdominowana przez dwa nurty, dwie tendencje, centrum lewicy i centrum prawicy, to ten centryzm, taka kultura centrum we Francji zawsze istnieje. On się różnie waha w różnych po prostu wyborach. Czasami to jest 10%, czasami to troszkę spada, czasami troszeczkę rośnie. No Macron właśnie na tym buduje swój kapitał polityczny, na tym właśnie określeniu się. Mówiłem poprzednim razem, że taka zabawna anegdota, że w latach 90. hasłem Frontu Narodowego jeszcze za czasu Jean-Marie Le Pena było hasło ani lewica, ani prawica, Front Narodowy, czyli my narodowcy nie jesteśmy ani z lewa, ani z prawa. I żeby było śmieszniej, no to przecież ten postulat de facto zrealizował Macron, który nie jest ani lewicowy, ani prawicowy, który nie jakby coś wychodzi z tej sceny politycznej, ma u siebie i byłych ministrów, i z centrum prawicy, i z centrum lewicy, podobnie z działaczami, posłami. Więc ten centryzm zawsze na pewno we Francji będzie obecny. Natomiast teraz jesteśmy świadkami radykalizacji sceny politycznej. Jeżeli uznamy te mainstreamowe określenia skrajna lewica, skrajna prawica, no to one, tak jakby powiedzieć, zjadają coraz większe części tego politycznego tortu. Jean-Luc Mélenchon, który jest kandydatem w Polsce, na pewno byłby bardzo skrajnym, uważany nawet we Francji jest, powiedzmy, uważany z takiego skrajnego trybuna ludowego, zdobywa w wyborach prezydenckich 22%, no to już nie jest po prostu grupka, to już nie jest margines. Podobnie sukces w obecnych wyborach parlamentarnych, właśnie i pierwszej tury, i wczoraj tego po prostu podziału mandatów, no to świadczy o tym, że no, ta skrajna lewica idzie do przodu i pcha właśnie w kierunku centrum, zjada coraz więcej. No, z drugiej strony to nawet po prostu nie potrzeba za dużo, znaczy być zbyt wielkim ekspertem od sceny politycznej francuskiej, żeby zobaczyć, że Front Narodowy, który dzisiaj się nazywa Zjednoczeniem Narodowym, w ciągu 6 lat po prostu swój wynik podwoił parlamentarny, a w przeliczeniu na mandaty przeszedł od 8 posłów do prawie 150, więc no niewątpliwie udało się też rozbić nie tylko, przynajmniej częściowo, ten szklany sufit w postaci jednomandatowych okręgów wyborczych w dwuturach. I udało się troszeczkę nadgryźć, chociaż nie aż tak bardzo, jak myślałem, ten właśnie pakt republikański. No i udało się przede wszystkim odwrócić ten mechanizm JOW-ów, czyli wykorzystać lokalne poparcie Frontu Narodowego, znaczy Zjednoczenia Narodowego. Udało się odwrócić ten mechanizm JOW-ów i on teraz pracuje na korzyść właśnie Marine Le Pen i na korzyść tego ugrupowania. Udało się przeciągnąć się z skrajną, znaczy centroprawicę, która od kilkudziesięciu lat wzbrania się przeciwko wszelkim sojuszom właśnie z nurtem narodowym. Więc
to parcie w kierunku centrum właśnie, to powolne zjadanie centroprawicy też będzie z tego kierunku szło. Więc tak naprawdę faktycznie blok prezydencki, blok Macrona w następnych wyborach na pewno zdobędzie wynik o wiele gorszy, nie tylko w procentach, ale też w mandatach. I po prostu ta scena będzie francuska, będzie coraz bardziej spolaryzowana. Panie Marcinie, wiem, że pan się bardzo spieszy i dzisiaj nas pan wcześniej opuści, więc pozwoli pan, że teraz oddam panu głos, takie dwie minutki, minutka podsumowania, jak pana zdaniem będzie wyglądała przyszłość Francji albo może tej egzotycznej koalicji. Oddaję panu głos, bardzo proszę. Spodziewam się utworzenia właśnie tego bloku szerokiego centrum wokół prezydenta Macrona, ale jednocześnie wiem, jestem przekonany, że kolejne miesiące to nie będą miesiące miodowe dla tej szerokiej koalicji centrum, na czym, tak jak powiedziałem, będą korzystały te dwie skrajności po biegunach, czyli z jednej strony ugrupowanie Marine Le Pen, z drugiej strony Jean-Luc Mélenchon i jego skrajna lewica. I na dobrą sprawę to jest ten zachwyt obserwowany nad Wisłą, ale też w Europie, te pierwsze sygnały po wczorajszych wyborach świadczą o kompletnym niezrozumieniu tego, co się wczoraj wydarzyło. Bo istotnie Marine Le Pen nie uzyskała większości, będzie solidną opozycją wobec tego bloku centrowego. Natomiast jak popatrzymy na preferencje w wyborach prezydenckich, a przecież tych sondaży mieliśmy dużo także przed wyborami parlamentarnymi, to one pokazują, że no każdy z tych typów wyborów we Francji ma swoje prawa. No. Przecież nie tak dawno bardzo wyraźnie wybory do Parlamentu Europejskiego wygrał Ruch Narodowy Marine Le Pen, otrzymując dwukrotnie wyższe poparcie niż blok prezydencki czy socjaliści. Ale to wynikało oczywiście z ordynacji proporcjonalnej. Teraz mieliśmy ordynację większościową i po części zadziałał Pakt Republikański, który nie pozwolił aż tak znacząco zwiększyć stanu posiadania, choć tu zgodzę się z Adamem, że ten progres jest widoczny jak na dłoni, z tych 8 do ponad 140 mandatów. Natomiast przed nami jest najistotniejsza batalia, jeśli chodzi o francuską scenę polityczną, i jej wszystko będzie podporządkowane w najbliższych miesiącach i latach, czyli kwiecień 2027 roku i wybory prezydenckie. A te sondaże, o których wspomniałem, prezydenckie, dają możliwość wygranej Marine Le Pen zarówno z kandydatem lewicy, jak i z kandydatem szerokiego centrum, i każdy tydzień, każdy miesiąc tej centrowej władzy będzie przybliżał Marine Le Pen i Ruch Narodowy, moim zdaniem, do zwycięstwa właśnie w kwietniu 2027 roku, i wtedy będzie wstrząs. Jeśli po wczorajszych wyborach, toż ostatnie kilka sekund, widzieliśmy trochę płonących samochodów we Francji, ale to było z radości, bo tam Adam pewno potwierdzi, we Francji mamy taki typ, że tak powiem, tych zadymiarzy lewicowych, którzy podpalają jak się cieszą i podpalają jak się smucą. Więc jeśli wczoraj spłonęło niewiele samochodów z radości, że Le Pen nie doszła do władzy, to proszę sobie wyobrazić, jak Francja zapłonie, kiedy Le Pen te wybory może wygrać w kwietniu 2027 roku. I tutaj postawimy kropkę ze strony pana Marcina. Panie Marcinie, jeszcze raz bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Za obecność. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był pan Marcin Palade. Marcin Palade, statystycznie również się kłaniam, ale naszą rozmowę kontynuujemy z panem Adamem. To, co mnie zastanawia, to zaraz po ogłoszeniu wyników wyboru nie kto inny, tylko Jean-Luc Mélenchon wezwał Emmanuela Macrona do tego, aby powierzył właśnie lewicy tworzenie rządu. No ale pytanie, czy Emmanuel Macron jest na tyle odważny, na tyle szalony, czy może ma takie doświadczenie polityczne, że zdecyduje się powierzyć misję tworzenia rządu Mélenchonowi, czy może postawi na kogoś innego, zwłaszcza że Gabriel Attal, obecny premier Francji, dzisiaj złoży dymisję. Dymisja premiera to jest taki po prostu zwyczajowy gest po przegranych wyborach. To podczas swojej deklaracji premier powiedział, że jestem świadomy tego, że moje ugrupowanie, które reprezentuję, czy obóz prezydencki, nie ma samodzielnej większości do kontynuowania władzy, więc składam dymisję. Oczywiście on przy władzy zostanie,
dopóki nie zostanie powołany nowy premier i nowy rząd. Wiemy, że prezydent Macron nie ma w zwyczaju się spieszyć. Wiemy też, że na przykład w sąsiedniej Belgii sytuacja, w której nie dało się powołać rządu, trwała 2 lata, więc no we Francji na pewno tak nie będzie, ale nie łudźmy się, w tym tygodniu nie zobaczymy nowego premiera Francji na pewno. Czy Macron powierzy tą funkcję Mélenchonowi? Mélenchon to po prostu on bardzo chce rządzić, no już jest troszeczkę w podeszłym wieku, całe swoje życie spędził gdzieś na ławach parlamentarnych między Europarlamentem, Senatem, Izbą Niższą i tak dalej. I no, chciałby tak bardzo, żeby ukoronowaniem jego kariery było nie jakieś podrzędne stanowisko ministra czy sekretarza stanu, no ale prestiżowe stanowisko premiera. Stąd właśnie on chciał troszeczkę ukraść swoim koalicjantom z lewicy to zwycięstwo i jakby to powiedzieć, podstawił nogę do podkucia, no ale nie wiemy, czy prezydent faktycznie się zdecyduje. Z drugiej strony, co mogłoby Macrona zmotywować do tego, żeby jednak to jemu powierzyć stanowisko premiera? Kalkulacja taka machiawelliczna jest bardzo prosta. Ten, który zostanie premierem po tych wyborach, niezależnie od tego, czy to będzie ktoś z lewicy, centrolewicy, od Macrona, zupełnie z zewnątrz, czy może nawet z centroprawicy, on będzie ciągnął swój obóz polityczny w dół, niezależnie od tego, jakie podejmie decyzje i niezależnie od tego, jakie po prostu, co się wydarzy. To, co będzie przez następne 2 lata, tam z hakiem, do wyborów prezydenckich, to będzie po prostu jakby gdzieś takie zbijanie sobie kapitału, czy na plus, czy na minus, przed właśnie tymi wyborami. Wiemy, w jakiej sytuacji jest Francja gospodarczo, wiemy po prostu, z jakimi problemami się boryka, jeśli chodzi o imigrację, jeśli chodzi o problemy demograficzne, jeśli chodzi o problemy bezpieczeństwa, więc premier, który weźmie na siebie to borykanie się z tymi sprawami, siłą rzeczy sytuacji nie uzdrowi. Jeżeli miałby ją naprawić, to tylko troszeczkę, w sposób nieodczuwalny na pewno w takim krótkim okresie czasu, więc skupi na sobie niezadowolenie wyborców. Może kalkulacja Macrona, który okazał się być politykiem, strategiem kalkulującym całkiem nieźle, jak pokazuje ten relatywny jego sukces wyborczy w drugiej turze, że zamiast 80 planowanych ma 160 posłów i jeszcze coś do powiedzenia. Więc może być tak, że jest jakaś kalkulacja, żeby właśnie dać rządy lewicy po to, żeby ją, powiedzmy, skompromitować troszeczkę, wiedząc o tym, że ona nic specjalnego nie zrobi. Francuzów może tylko wkurzyć rozmaitymi swoimi takimi pomysłami typu jeszcze więcej imigracji. Są pomysły zupełnie absurdalne. Na przykład Lewica ma w swoim programie wypuszczenie 1/5 więźniów, 20% więźniów, tak po prostu na dzień dobry, bez żadnego, tylko po to, żeby troszeczkę opróżnić więzienia. Wiadomo, jak to się odbije na przestępczości. Chce stworzyć na przykład status migranta klimatycznego, więc do Francji będzie można przyjeżdżać nie tylko dlatego, że jest się prześladowanym, czy jest się uchodźcą, czy po prostu udało się dopłynąć na pontonie, ale no, będzie też Francja przyjmować tych, którym w ich krajach jest za gorąco albo za zimno z powodu globalnego ocieplenia i tak dalej. Więc te wszystkie pomysły lewicy doprowadzą tylko do większego niezadowolenia we Francji i do obrócenia się opinii publicznej, w tym ich własnych wyborców, przeciwko nim. Więc to, co dzisiaj mogłoby się wydawać porażką Macrona, to znaczy oddanie władzy lewicy, za 2 lata mogłoby sprawić, że na, no nie na samego Macrona, ale na jego kandydata w wyborach prezydenckich mogłoby zagłosować o wiele więcej zawiedzionych
wyborców lewicy, którzy siłą rzeczy na Marine Le Pen swojego głosu nie oddadzą. Ale panie redaktorze, zostańmy właśnie jeszcze chwilę przy osobie Jean-Luc'a Mélenchon. Szykując się do tego programu, no, znalazłem informację, że to, powiedzmy sobie wprost, nawet nie lewicowiec, tylko jest to komunista, który chce zaciśniać współpracę z Federacją Rosyjską, chce, aby Francja opuściła NATO. Z drugiej strony mamy Marine Le Pen, która jest przedstawiana jako skrajna prawica, ale taka naprawdę skrajna, no niemalże porównywana do Adolfa Hitlera, która również miała pewnego rodzaju zafascynowanie Władimirem Putinem. Ja nie potrafię tego zrozumieć, że jak to jest, że z jednej strony mamy skrajnego komunistę, który nie wstydzi się swoich poglądów, przesadnie się z tym nie kryje. Nie kryje się również ze swoją nienawiścią do NATO, nienawiścią do, nazwijmy to, szeroko pojętego świata zachodniego, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Mam tutaj na myśli kulturę, tradycję, sztukę. I człowieka, który chce współpracować z Władimirem Putinem, i nikt nie widzi w tym żadnego problemu. No to jest taka troszeczkę francuska specyfika, zakorzeniona od dawna, że Francja, pamiętajmy, to jest byłe mocarstwo, także mocarstwo kolonialne, państwo silne, które w wyniku II wojny światowej i kontekstu zimnej wojny, właśnie rywalizacji dwóch bloków, no, zostało rozbite, upokorzone, straciło swój potencjał, straciło swoje właśnie swoje imperium i tak dalej. I tak właśnie pół wieku ostatnie polityki francuskiej, no to są takie rozmaite resentymenty skierowane przeciwko no nie przeciwko Zachodowi, może przeciwko Stanom Zjednoczonym. Antyamerykanizm jest bardzo obecny i na lewicy, i na prawicy we Francji, niekoniecznie tylko skrajnej. Pamiętajmy, że to generał de Gaulle, no, który nie był skrajnym prawicowcem, a tym bardziej lewicowcem, wycofał Francję ze struktur wojskowych NATO i to dopiero potem proatlantycki prezydent Sarkozy wrócił do tego. Więc jest to bardzo ciekawe podobieństwo właśnie tych dwóch, użył pan słowa skrajności, zafascynowanie Rosją. To nie jest też coś specyficznie skrajnie lewicowego czy skrajnie prawicowego. Francja jest po prostu prorosyjska od dawna. Niezależnie od tego, kto Rosją rządzi, niezależnie od tego, czy to jest carat, czy to są biali, czy to są czerwoni, czy to jest Putin, czy to by byli ewentualnie jacyś hipotetyczni opozycjoniści Putina, Francja ma po prostu długą tradycję prorosyjskości, taką czasami troszkę naiwną, troszkę taką romantyczną, jest zafascynowanie rosyjską duszą. To musi odpowiadać jakimś potrzebom, może natury psychologicznej, nie chcę w to wchodzić, ale nie jest nic dziwnego, po prostu prorosyjskość inna niż polityczna w Polsce jest oceniana troszeczkę w kategoriach moralnych. Łatwo to zrozumieć, że Rosja jest przecież pierwszym zagrożeniem naszej suwerenności. Natomiast we Francji jest to po prostu widziane troszeczkę inaczej. Więc fakt, że Mélenchon jest, a właściwie był do niedawna, bo wojna ukraińska troszeczkę to zmieniła, właśnie wielkim przeciwnikiem NATO, wielkim przeciwnikiem struktur Zachodu. Pamiętajmy, że Mélenchon jest też wielkim opozycjonistą wobec Brukseli. I kiedy na przykład referendum przed traktatem zostało wygrane we Francji przez przeciwników Unii Europejskiej i głosami ówczesnego Frontu Narodowego i lewicy, czyli poprzedników dzisiejszego Mélenchona. Także fakt, to nie jest niczym niespójnym, że ten właśnie lider dzisiejszy lewicy prezentuje tego rodzaju poglądy i może to bardzo szokować obserwatorów zewnętrznych, zwłaszcza w Polsce,
Natomiast we Francji nie jest to jakiś punkt, który odbierałby mu zbyt wiele głosów. Jednak to, co jeszcze mnie bardzo zastanawia, i tu już nawet ten wątek się dzisiaj pojawił ze strony pana Marcina, że paradoksalnie po wyborach we Francji było bardzo bezpiecznie. Ja doskonale pamiętam, że chyba w piątek pojawiały się w polskich mediach informacje o tym, że dopilnowania wyborów we Francji, ale również tłumienia tych takich, nazwijmy to, nastrojów czy tendencji takich mających na celu pewnego rodzaju zdestabilizowanie państwa, zostało delegowanych 30 tysięcy funkcjonariuszy policji. To, co mnie bardzo zastanawia, ja wiem, że to jest może jakaś mrzonka z mojej strony, ale jak to jest, jak we Francji są wybory, być może wygra je skrajna prawica, to oddelegowanych jest 30 tysięcy policjantów, bo może dojść do wielkiej rozruby i podpalenia Francji. Jak w Polsce wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, nic się nie dzieje, ale to u nas jest problem z demokracją, a u nich nie. O co w tym chodzi? No, we Francji tak naprawdę są dwa ośrodki generujące przemoc w przestrzeni publicznej. Przemoc typu zamieszki, walki z policją, szabrowanie sklepów, podpalanie samochodów i tak dalej. Jeden z tych ośrodków jest polityczny, to jest skrajna lewica, a więc Black Blocs, Antifa i tak dalej, ale nawet szeregowi działacze, powiedzmy, i sympatycy, którzy się do tego przyłączają. A druga sfera, znaczy taka druga domena, no to jest przemoc taka bardziej natury, nazwijmy to, dzikiej i przestępczej. No i to są przede wszystkim no, te kategorie społeczne pochodzenia imigranckiego z przedmieść Paryża i innych wielkich miast i tak dalej. I ta druga kategoria, która generuje więcej przemocy w normalnych warunkach, ona jest apolityczna, jest niezainteresowana zwycięstwem czy porażką tej czy innej formacji politycznej. Oczywiście, gdyby w sposób znaczący wygrało Zjednoczenie Narodowe, no to wtedy oni by się zaktywizowali, ale też nie bez pewnego poduszenia ze strony skrajnej lewicy. Porównajmy sobie skalę zamieszek, które miały miejsce równo rok temu, gdzie przez tam 6 dni Francja płonęła i były wielomiliardowe straty. I porównajmy sobie jednocześnie zamieszki polityczne, gdzie po prostu praktycznie ogranicza się to do kilkugodzinnych bijatyk z policją i właśnie, tak jak pan mówi, podpalenia kilku samochodów i tak dalej. Skala jest zupełnie nieporównywalna. Teraz tak, ten ośrodek przemocy polityczny, czyli skrajna lewica, tym się da sterować. To znaczy, po pierwszej turze przemoc była o wiele mniejsza niż się spodziewałem, z powodu bardzo prostego, ponieważ dużo przemocy, dużo płonących samochodów, spektakularne jakby filmiki w internecie czy sceny w telewizji, no to by po prostu zniechęciło do głosowania na skrajną lewicę, więc po prostu były, to nawet nie jest jakąś tam tajemnicą, to jest tajemnica Poliszynela, wiadomo, że były wskazówki, były po prostu, żeby tych właśnie wszystkich agresywnych antifiarzy i tak dalej trzymać troszeczkę na smyczy po pierwszej turze. Po drugiej turze, dlaczego przemoc nie wybuchła aż na taką skalę? Ona była tej nocy. W Paryżu walki z policją trwały około godziny, to się policji bardzo sprawnie udało po prostu zamknąć wszystkich na takim wielkim placu, gdzie świętowali, na Placu Republiki, co ograniczyło po prostu przemoc. Ona się nie rozlała na miasto. No ale było też kilka innych. Lyon, który wyrasta na taki ośrodek właśnie skrajnej lewicy, były plądrowane sklepy i płonące samochody w kilku dużych innych miastach, właśnie gdzie są duże ośrodki lewicy, Nantes, w Marsylii, w Strasburgu, w Rennes, były właśnie sceny przemocy, ale one nie były aż tak duże, jak można by było się spodziewać. Częściowo dlatego właśnie, że wszyscy świętowali ten sukces lewicy, więc to ich troszeczkę uspokoiło, a myślę, że też były jakieś wskazówki,
ze strony liderów lewicy i ze strony, którzy tam pociągają z tyłu za sznurki, żeby po prostu nie zepsuć ewentualnych przyszłych negocjacji, czy to w sprawie koalicji z Macronem, czy jakiś tam właśnie ewentualnie negocjowania premiera. Więc to, że tydzień temu i tym razem te zamieszki nie były aż tak duże, powiedziałbym, nic straconego. Poczekajmy jeszcze trochę. Jak mówił pan Marcin Palady przed chwilką, jeżeli będzie jakiś wielki, znaczący sukces typu wygrana Marine Le Pen w 2027 roku, kiedy wtedy przejęłaby naprawdę realną władzę, nie po prostu nie kompromitując się jako premier, tylko przyjmując władzę jako prezydent, no wtedy te zamieszki będą na o wiele większą skalę. Lewica wyprowadzi swoich ludzi na ulicę w sposób zorganizowany i wtedy do tego właśnie ten drugi ośrodek przemocy we Francji, czyli populacja pochodzenia imigracyjnego, bez najmniejszego wahania się do tego przyłączą, przynosząc swój know-how i właśnie swoją, jakby to powiedzieć, skuteczność w wywoływaniu zamieszek. Tym bardziej, że między tymi środowiskami są przepływy, znaczy między właśnie tą skrajną lewicą polityczną, a tymi populacjami z przedmieść. Także jeżeli ktoś czeka na jakieś spektakularne obrazki z Francji, no to w 2027 jest najpóźniej, no jest bardzo wielkie prawdopodobieństwo, że ekrany naszych telewizorów takie sceny zaleją. I tutaj postawimy kropkę. Panie Adamie, bardzo panu dziękuję za rozmowę, bardzo panu dziękuję, że wyjaśnił pan moim widzom, ale również mi te wszystkie zawiłości, które obserwujemy we Francji, jeżeli chodzi o przekrój społeczny, ale również tą ordynację wyborczą. Była to solidna porcja wiedzy. Niestety jesteśmy już zmuszeni postawić kropkę, bo niestety nasz czas dobiegł końca, ale obiecuję, że na pewno jeszcze nie raz się spotkamy, zwłaszcza, że Francja jest bardzo ciekawa z polskiego punktu widzenia. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem w programie Temat Dnia w TVMN był pan Adam Gwiazda, Twitterznat Sekwany. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję uprzejmie, dziękuję za zaproszenie. Ja również dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Z Państwem widzę się już za chwilę i tradycyjnie apeluję, zostańcie z nami i wspierajcie wolne, niezależne i przede wszystkim polskie media. Tu jest numer konta, Oliver Pochwat. Widzimy się już za chwilę. Do zobaczenia.